Dzięki Jarkowi przytomny czas właśnie się skończył. Nie. Przez tyle samo czasu jak w programie. Więc jedynie kolejność się trochę zmieniła. Proszę Państwa, ja mam właściwie nie mam nic do zrobienia. Ponieważ wcześniejsze wystąpienia moich współuczestników dzisiejszego spotkania właściwie dostarczyły Państwu argumentację, którą można było w sumie nazwać krytyką Creative Commons. Znaczy, to też jest tak, że jeżeli jest taka krytyka, to rozumiem, że Creative Commons, chociaż nie istnieje jako stowarzyszenie Creative Commons, występuje jako dwie organizacje, które prowadzą ten projekt, tak? Trzecia w stan. Ale w Polsce, tak jak BSA nie istnieje w Polsce BSA, tak? Tak Creative Commons nie istnieje. No dobrze. Więc krytyka się już pojawiła i właściwie powinniście Państwo być zadowoleni z tej krytyki, która była. Ja właściwie mogę tylko podsumować pokrótce. Znacie Państwo to? Znacie Państwo, ponieważ ten slajd się wcześniej pojawiał. Zobaczycie Państwo kilka slajdów, które się wcześniej pojawiały, bo ja po prostu nie modyfikowałem już swojej prezentacji. Później będę musiał porozmawiać z doktorem Machałą, jak w przyszłości nasze argumenty dywersyfikować, żebyśmy się nie powielali, kiedy będziemy samodzielnie robili analizy na potrzeby konferencji. Ale przy okazji tego slajdu chciałem Państwa zapytać, no generalnie ile, bo dzisiaj padło na tej sali, ile jest licencji Creative Commons? 6. Ale jak mówił o 6. Tak naprawdę jest ich. Ile jest? Bo mają upraszczać nam system prawa autorskiego. Ile jest licencji Creative Commons? 30. 30? Kto da więcej? To są cztery modele standardowe, tak? Zanim odpowiem na to pytanie, pokazuję Państwu jeszcze tego królika, który się na slajdach Alka, też się nie mawialiśmy, schował, tak? Zwracam też uwagę na to, w jaki sposób jest, bo mam krytykować, więc krytykuję, w jaki sposób jest licencja Creative Commons tutaj na tym posterze uzewnętrzniona. Tam jest napisane License as Creative Commons, tutaj jest 3.0 akurat i attribution. Ale pytanie, które stawiam, jest takie, co jest przedmiotem licencji, jakie utwory, czy ten poster jako grafika jest licencjonowany, czy film, czyli utwór audiowizualny jest objęty tą licencją, czy może jest nim objęty również te wszystkie modele blenderowe, które będą razem z tym filmem dostarczane, tak? Ponieważ żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy zresztą już wcześniej żyliśmy w czasach, ale dzisiaj to dokładnie widać, kiedy mówimy o mediach kompozytowych, znaczy kilka warstw tworzonych niezależnie często może stworzyć w efekcie jeden utwór. I teraz pytanie, które stawiam tak w próżni, jako retoryczne może, może nie, przepraszam, nie w próżni, przecież Państwo, proszę się nie... jako retoryczne oczywiście. Czy nie jest tak dla prawnika, jeżeli w ogóle mówimy o zawarciu umowy, tak, no to musimy znać przedmiot, znaczy co jest przedmiotem umowy. Więc jeżeli nie wiemy, co jest przedmiotem umowy, no to ciężko mówić też o prawach i o obowiązkach stron, jeżeli w ogóle mówimy o dwóch stronach umowy, a nie przyjmując, co Państwo dzisiaj słyszeliście, koncepcję jednostronnego oświadczenia woli nadającego prawo, tak? Załóżmy, jakieś publiczne przyrzeczenie, może nie wiem. No generalnie zwracam Państwu uwagę, tak wygląda królik, który według mojej oceny, co prawda jest to 10-minutowy film, ale myślę, że takich filmów będzie więcej, zresztą już jest więcej. Każdy z Państwa będzie mógł sobie animować kolejne części tego filmu, ponieważ dostaniecie do ręki praktycznie wszystkie narzędzia, które Wam to pozwolą. Poza wielką maszyną sanową, która służyła do tego, żeby wyrenderować tam, ale można to też zrobić w dłuższym okresie na domowym komputerze. Więc tak, zwróćcie Państwo uwagę, tutaj cofnę. Królik jest na 3.0, tak? Na razie w Polsce pracujemy, tak? Pracujecie tak naprawdę, wy pracujecie nad tłumaczeniem roboczej wersji 3.0.
No bo w Polsce nie ma jeszcze Creative Commons 3.0 The Attribution jako polskiego tekstu legalnego umowy. Tam jest na wiki powiedziane, że te, które są zebrane materiały, to są materiałami, wersjami roboczymi, które nie są jeszcze w pełni dostosowane do polskiego prawa. Dzisiaj w jednym z pierwszych wystąpień usłyszeliście Państwo, że te licencje Creative Commons, które funkcjonują w obrocie, tak to nazwijmy, są w pełni legalne, robione przez profesjonalnych prawników. Tak to wszystko było. Pamiętacie, nie oszukujcie. I oczywiście Creative Commons ułatwia wybór. No więc pierwsza rzecz, no to Creative, to już nie napisałem, Creative Commons, pierwsza wersja, tak? No to pierwsza wersja, druga wersja, 2.5, tak? 3.0, tak? To jest pierwszy poziom. Później jest tych 6 licencji, które Creative Commons zna jako swoje 6 wersji, a potem każda z wersji językowych, które są dostosowywane do języka i do kraju, który ma. Alek powiedział o 45 krajach, które funkcjonują w systemie Creative Commons, czyli mamy 4 wersje numerowane, 6 licencji różnych w 45 krajach języka. Znaczy nie zawsze to jest tak, że to jest kraj język, tak? Ale Australia, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania mogą mieć ten sam podobny język, ale jednak tylko różne licencje. Czy taki system ułatwia Państwu wybór, wybór prawa? Pan Bogusław był uprzejmy powiedzieć, że dla niego po wejściu na stronę internetową udostępnienie utworu nie wiązało się z jakąś trudnością w określeniu prawa. Ja stawiam tezę, że inna treść prawna autorska nadana umowie, treści umowy, no tak naprawdę stwarza nową umowę w istocie. Nie można się tylko i wyłącznie powoływać na piktogramy, bo powołanie się na piktogramy wprowadza jakby użytkowników w pewnego rodzaju konfuzję, znaczy mnie wprowadza konfuzja, ale być może ja jestem nie do końca normalny, skoro się zwracam z pytaniem do Pawła, czy mogę. No, czy można nazwać proces dostosowania licencji do polskiego na przykład prawa tłumaczeniem tych licencji? No, jeżeli w polskiej wersji Creative Commons 2.5 Attribution, czyli tą bajkę, jest wprost przywołana polska ustawa, no to ja zastanawiam się, jeżeli na polskiej licencji, czyli właściwie na Creative Commons 2.5 BY, tak, zostanie w Stanach Zjednoczonych wydany utwór, to co zrozumie Polak, który będzie użytkownikiem, znaczy drugą stroną licencji? To będzie inna licencja, niż gdyby w Stanach Zjednoczonych ktoś dał to na polskiej licencji 2.5, tak? BY. Zmienia to sens normatywny, w związku z tym w moim odczuciu stwarza większy chaos normatywny niż takie klasyczne konstruowanie umów, do których są przyzwyczajeni niektórzy prawnicy. Dobra umowa musi mieć 45 stron, numerowanych, tak? Załączniki też numerowane, wszystko. Tam można wszystko opisać, a zwłaszcza można opisać, kto jest stroną umowy. Było dzisiaj mówione, nie będę o tym bardzo intensywnie wspominał, ale ja mam wątpliwości właśnie co do zawarcia umowy, tak? Zresztą może chwilę temu poświęcę. Skoro 3.0 jeszcze nie jest w pełni dojrzałą umową, no to zobaczmy, co jest w 2.5, tak? 2.5. Wolno kopiować, rozpoczynać. Znacie to też Państwo, piktogramy, tak? To jest żywcem wzięty z strony Creative Commons. I co tam robią te moje znaki zapytania, nie wiem, czy je widać. No, został się jeden bullet na angielskojęzycznym, nie wiem, czy to tak miało być, ale generalnie, jeżeli to ma pomagać polskim użytkownikom w rozpoznaniu praw i obowiązków wynikających z umowy, warto być może też to poprawić, może. Ale zresztą zauważyłem, że ten bullet jest we wszystkich chyba licencjach 2.5. Nie chcę zbyt daleko iść, ale w kilku znalazłem. Później, co zresztą dr Machała wypunktował, aczkolwiek też nie czepiał się, bo wiedział, że ma tylko tam 30 minut, nie czepiał się tak słówek, więc ja się będę czepiał słówek, skoro już dr Machała to całą śmietankę, że tak powiem, mi zabrał, tak? Jeżeli czytam w licencji, że
momencie wykorzystania ktoś oświadcza w sposób dorozumiany, a nie ma żadnego oświadczenia woli, no to trochę mi się włoski na karku jeżą, bo ja nie wiem, co to znaczy, że jeżeli zaczynam wchodzić na czyjś grunt, to może oświadczam w sposób dorozumiany, że mu przekazuję pieniądze na przykład, tak? Nie wiem, może to nie jest dobry przykład, ale tak na szybko chciałem coś, aby nie był śmieszny. No, no to w każdym razie oświadcza w sposób dorozumiany, bardzo mnie to niepokoi. Niepokoi mnie to, że licencje, co zresztą też było wyjaśnione, że trzeba było je ludzkim językiem napisać, że licencje zawierają na przykład definicję utworów, tak? Chroniony prawem autorskim utwór udostępniony na podstawie się licencji, no? Czyli utwór jest utworem, tautologią, tak? To nie jest definicja, która wyjaśnia cokolwiek. Również twórca jest wyjaśniony. Ja to szybko przeczytałem i doszedłem do wniosku, że ta definicja twórcy, która jest w licencji 2.5 attribution, taką nazwę po polsku, no nie zakłada na przykład takiego podmiotu, który obejmowałaby definicja z ustawy twórcy, znaczy nie tyle definicja z ustawy, tylko język ustawy, tak posługuje, kiedy mówi o twórcy, to również mówi o prawach osoby, która nabyła autorskie prawa majątkowe na przykład. Bo po prostu te prawa przysługują tak jak twórcy, prawda? W związku z tym na podstawie tej licencji na przykład osoba, która nabyła, kupiła po prostu prawa autorskie, będzie mogła na podstawie 2.5 udzielić licencji Creative Commons 2.5 by. To takie spostrzeżenie. Nie wiem, czy to celowe było, czy nie. Creative Commons wspiera DRM, no i to trzeba jasno powiedzieć, bo generalnie, jeżeli mowa jest o tym odesłaniu, to rozumiem, że tak trzeba było to jakoś wykombinować, w jaki sposób powiązać utwór z tymi piktogramami, tak? No i powołano tutaj ten artykuł 6, punkt 12, który zresztą później ma tam odzwierciedlenie w 79. To jest nowelizacja z 2004 roku, ale to jest nic innego jak emanacja DRM-ów, tak? które nie wydaje mi się są tutaj najszczęśliwszym rozwiązaniem. To znaczy w Polsce, ani kiedy była ustawa w Polsce przeforsowywana przez Sejm, bo słyszeliście Państwo w poprzednim wystąpieniu, że lobbying idzie pewną parą, a też się tak zdarzyło, ja powiem, dziennikarzem na sali sejmowej, miejsc siedzących nie było praktycznie wcale, ale na sali nie było żadnego lobbysty. Znaczy przynajmniej żadnego, który by miał tą etykietę lobbysty. Także jeżeli jesteście lobbystami, no to zastanawiam się, jak to robicie, że nie używacie tych czerwonych takich fiszek. No bo trzeba używać w sejmie takich fiszek, jak się jest lobbystą. Informacja na temat zarządzania prawami, sama informacja identyfikująca utwór, twórcę, przedmiot praw autorskich lub informacje o warunkach eksploatacji. W tym przypadku licencja mówi tylko o warunkach eksploatacji, czyli nie mówi o tych wszystkich innych elementach, ponieważ nie mówi o tym, co jest utworem, znaczy co jest chronione, tutaj chronionym utworem. Nie mówi nic o stronach, które zawierają umowę. Nie ma tego po prostu. Więc całe szczęście w ustawie jest to lub, żeby to jakoś obronić. Ale wniosek jest taki, że Creative Commons wspiera DRM-y. No nie wiem, czy to dobrze, czy źle, po prostu konstatuję taki fakt. Dalej, dlaczego ten Uniform Resource Identifier jest ważny, tak? No bo trzeba dołączać te kopie albo licencji, albo wskazywać ten. Zastanawiam się, czy przy publicznym wykonaniu utworu nie powinienem też odczytać licencji po prostu, znaczy treści legalnej tej licencji, żeby spełnić wymogi licencji, tak? No, właśnie, co z Big Bang, tak? Bo to jest ten pierwszy element. No, pierwsza rzecz jest taka, widzieliście Państwo tam adres strony, gdzie jest królik, jest wskazane tylko, że to jest 3.0 attribution. I tyle. No ale problem polega na tym, że licencja 2.5 nie mówi w ogóle o utworach audiowizualnych. Mówi o utworach muzycznych, ale nie mówi o utworach audiowizualnych, w związku z czym królik nie mógłby być na licencji 3.0, a w Polsce jeszcze nie jest przetłumaczona ta licencja. W związku z tym nawet jeżeli będzie przetłumaczona, to ona i tak jest udzielona na licencji amerykańskiej, znaczy przepraszam, nie amerykańskiej, bo to w Holandii powstało. Ale nie wiadomo, bo nie napisali. No więc właśnie, nie napisali. Miałem wskazywać problemy, wskazuję problemy. Nie wiemy, na jakim prawie będzie ten królik udostępniony. Nie mógłby być chyba udostępniony na 2.5, tak? Bo w ogóle
2.5 nie daje możliwości udostępniania utworów audiowizualnych. Dopiero w 3.0 się pojawia właśnie te utwory kinematograficzne, tak? Czyli można by było rozumiem nazwać to też audiowizualnymi. Co też uważam za pewnego rodzaju problem. No i to też Państwo już dzisiaj widzieli, więc ja tylko prześlizgnę się, tak? No jest ustawa. Raczej jestem zwolennikiem tego, żeby w umowach, zwłaszcza takich, gdzie one jakoś rzutują na moją sytuację prawną, żeby uwzględniać te ustawy, bo one dają przynajmniej minimum jakiejś pewności. Więc tak, pola eksploatacji, ok, są wymienione. Kwestie znajomości pola eksploatacji, to też jest z ustawy. Ale trzeba pamiętać również o innych klauzulach, które wynikają z ustawy. Na przykład, że twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd, tak? Licencje Creative Commons, jakby o tym nie wspominałem, nie muszą wspominać, no bo ustawa. Ale co ma zrobić Amerykanin, który dostanie utwór na polskiej licencji Creative Commons, na przykład 2.5 by, tak? No, nie będzie w ogóle wiedział, jaka jest ta polska ustawa i że sąd może podwyższyć wynagrodzenie, którego zresztą nie było, ale gdyby rażąca dysproporcja, w sytuacji, kiedy mówimy o bezpłatnym udostępnieniu utworu, no zawsze będzie w tej dramaturgii, w tej retoryce rażąca dysproporcja. Tak? Tak jak dozwolony użytek zawsze będzie w oczywisty sposób stał w sprzeczności z korzystaniem z utworu przez uprawnione, tak, 35. Nie wiem, czy tak można zastosować ten przepis do zerowego wynagrodzenia. No, jest problem. Wskazuję tylko problem. Umowa uprawy wykorzystania przez 5 lat, no i wygasa, tak? Był problem, tylko zwracam Państwu uwagę, że już w Polsce są te rozstrzygnięcia sądów, nawet Sądu Najwyższego, który potwierdza na przykład możliwość wypowiedzenia umowy z 68 artykułu. Akurat to dotyczyło serwisu akwarystycznego, ale będzie też miało zastosowanie też w innych sytuacjach. No i ja też szukałem tego braku możliwości wypowiedzenia w umowach CC. No dobrze, on tam jest, panie doktorze, no nie jest jasno wskazany, prawda? Ten wygaśnięcie stosunku prawnego in fine. Raz udzielona licencja udawcy w pełnym wymiarze obowiązuje, dopóki nie nastąpi wygaśnięcie w okolicznościach opisanych w punkcie tam kolejnym. To jest właśnie ta klauzula, rozumiem, która wprowadza brak możliwości wypowiedzenia umowy Creative Commons. Jasne określenie, że nie można wypowiedzieć umowy. No dobrze. Zawarcie umowy. Była mowa tutaj o tym, że to być może jest typ oferty, a być może to jest zaproszenie do składania ofert. Ja mam problem. Oczywiście zwracamy uwagę też na to, że to jest wzorzec umowny i też zwracamy uwagę na to, że będzie problem umowy z konsumentami. Z racji tego, że dr Machała jakby wspomniał o tym, no generalnie też Państwo myślę, że powinniście zwrócić na to uwagę, ponieważ jeżeli się jakiś przedsiębiorca, a nawet osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, jak przypuszczam, zechce wydać coś na Creative Commons, no to pojawia się na początek teoretyczny problem tych też klauzul niedozwolonych, ale też wszystkich innych umów zawieranych na odległość z konsumentami. No i jest tu problem. No, następne uwagi krytyczne. Mam wrażenie, że te umowy, które miałem okazję przejrzeć, one są niespójne wewnętrznie. Znaczy, z jednej strony nie może udzielić sublicencji, o tym mówi wprost jeden z przepisów, no ale z drugiej strony ma udzielać też licencji na podstawie mniejszej licencji. Tak? Czyli jest tutaj, wydaje mi się, sprzeczne. Z jednej strony nie może udzielać licencji, w tym samym tekście jest powiedziane, że może. To trzeba coś wybrać. Polska ustawa, znacie to Państwo, bo dzisiaj było to podnoszone wielokrotnie, artykuł 18 ustęp 3. Swoją drogą, jeżeli by ten pomysł chwycił, mianowicie, że zamiast wyborów przez internet mogliby się Państwo forsować teraz tą inicjatywę legislacyjną obywatelską elektronicznie, do czego serdecznie popieram, no to można by było na przykład spróbować skreślić artykuł 18 ustęp 3, po prostu zbierając na tysięcy podpisów. Propozycja dotycząca badania konstytucyjnego tego przepisu i tak samo artykuł 70 też jest ciekawa, zwłaszcza, że Trybunał Konstytucyjny w sumie
odniósł się do tego, stwierdzając, że dodatkowa opłata, bo tutaj mówimy o dodatkowej opłacie, czyli ktoś kupił, tak? I tak dostał pieniądze, a potem z ustawy wynika, że jeszcze raz ma dostać pieniądze. To jest dodatkowa opłata. To tak, tak wynika ten przepis. Ona nie korzysta z ochrony konstytucyjnej. To jest cytat z Trybunału Konstytucyjnego. W umowach tych 2.5 na przykład, no tutaj jest licencjodawca odrzeka się prawa do pobierania indywidualnie czy też za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania wynagrodzenia estetycznego, to jest z tytułu publicznego wykonania. Więc być może w zakresie, w którym byłaby mowa o utworach audiowizualnych, no ten przepis by stał w sprzeczności z ustawą. No ale generalnie 2.5 nie pozwala na utwory audiowizualne, znaczy nie wymienia utworów audiowizualnych w definicji utworu. W związku z tym w ten sposób ten problem jest rozwiązany. Kolejne sprzeczności. Oferuje odbiorcom licencji na takich samych warunkach, prawo do udostępnienia utworu na innych warunkach. W jednym dokumencie licencji. Jest kilka jeszcze kwestii, które mi trochę niepokoją, ale to też taka spójność. No jeżeli nawet przyjmiemy, że jest ten warunek, zaszedł ten warunek, mianowicie, że ja sprzeciwiłem się postanowieniom umowy i według tej umowa przestała mnie obowiązywać, no to zastanawiam się, jaka jest moc prawna następczego pisemnego zezwolenia na naruszenie. Bo przecież ta umowa już nie obowiązuje, skoro ja naruszyłem jej postanowienia, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie to postanowienie, że umowa wygasa automatycznie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia. Jeżeli wygasa, no to nie ma już tej umowy, tak? Musi być zawarta po raz drugi, jak rozumiem. Też zwracam uwagę na taką sytuację. No to już było powiedziane. Nie udziela żadnych dodatkowych rekomendacji ani gwarancji, a w szczególności co do tego, że nie narusza on praw innych osób, czy ten, który udziela tej licencji. Jeżeli nie ma on wiedzy na temat tego, czy to są jego prawa autorskie, majątkowe, no to generalnie taka osoba, udzielając licencji, znaczy nie ma prawa do udzielenia takiej licencji. Nie można przejąć drugiego praw więcej niż się samemu posiada. Tak? Poza tym, tego typu klauzula, no, tak jak zostało dzisiaj wspomniane, wydaje się być klauzulą niedozwoloną w przypadku relacji z konsumentami, więc też. No i właściwie to, że temat zaproponowałem, tą krytykę Creative Commons, to dlatego, że w serwisie u mnie poproszono mnie, żebym wyraził swoje, dlaczego właściwie sceptycznie podchodzę. Nie to, że chciałem krytykować, tylko jakoś mam obawy, tak? Poza tym, że też ten amerykańskie podejście, do którego się wycofują teraz koledzy w trzeciej wersji licencji, bardzo jest trochę raził. Być może to jest też kwestia tłumaczenia wolnej kultury, bo tam Lessig cały czas ten amerykańskie centrum świata widzi, tak? On nie widzi innych krajów. Być może właśnie teraz jest jakaś ewolucja ze względu na to, że dyskusja się robi szersza. No ale to jest jeden z podstawowych elementów, który może mnie zrażać do tego, żeby podchodzić do Creative Commons jako do jakiegoś takiego nieba, do którego chciałbym dążyć. Inne to jest to, co staram się pokazać, mianowicie to raczej powoduje chaos, przynajmniej z mojej perspektywy. Korzystanie z licencji Creative Commons raczej powoduje chaos, niż porządkuje sytuację prawną. Uważam też, że powoływanie się na same piktogramy generalnie też nie stanowi dostatecznego wyjaśnienia tych praw i obowiązków, ale to też nie jest kwestia kreatywnego, jak się wydaje, otoczenia prawnego, w którym funkcjonujemy, czyli też ustawy. Wydaje mi się, że licencje są wewnętrznie sprzeczne. A co do samej praktyki, którą ja mogę zaobserwować, no generalnie na przykład faktycznie się pojawia coś takiego, że ktoś opatruje licencją Creative Commons, wprowadzając zresztą w błąd, takie twory, które nie są w ogóle utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Tak, znaczy zakładamy, że mówimy cały czas o 2.5, tak, a nie o 3, jeszcze tutaj nie ma polskiego tłumaczenia. Jeżeli nie jest utwory, no to generalnie licencja prawna autorska co do nieutworów, no jest jakimś pomysłem, zresztą wprowadza też, może wprowadzać ludzi w konfuzję, bo sobie myślą, że jakiś monopol prawno autorski jest, chociaż być może w istocie go nie ma. Jarek, rozumiem, ty miałeś ten problem. Gość
wziął utwór, który już nie był chroniony przez prawo autorskie, tak, bo autorskie prawo markowe wygasły i zdigitalizował go za pomocą MIDI, tak. I objął to licencję, tak? Przy czym co objął licencją? Jedynie co mógł objąć licencją, no to fonogram, tak? Znaczy był producentem fonogramu, bo nagrał ścieżkę dźwiękową do tego, ale nie mógł przecież nadać licencji na utwór, który nie był chroniony przez prawem autorskim i nie był artysty wykonawcy tam, bo to komputer wytworzył mechanicznie. No a przecież prawa do fonogramów no nie do końca są tutaj objęte tymi niższymi licencjami. W praktyce zdarzało się też to, że jeżeli człowiek widział znaczek Creative Commons, no to myślał, że to wszystko już, co powinien wiedzieć na temat wykorzystania takiego utworu. Ale zapominał właśnie, jest ta sprawa australijska, że na billboardzie się pojawiła dziewczynka, tak? No jeszcze kwestia prawa do wizerunku, tak? Też zresztą z prawa autorskiego trzeba wyrazić zgodę na wizerunek, chyba że się jest osobą powszechnie znaną, panie dyrektorze. Albo wykonywać generalnie przy okazji wykonywania społecznych funkcji czy zawodowych. Licencja to nie wszystko, więc wizerunek, prywatność też może budzić. Tutaj jest pole do popisu dla być może Creative Commons, żeby też uświadamiały, tak? My się tutaj zajmujemy prawem autorskim, ale zwracajcie jeszcze uwagę na inne sytuacje. No i to jest oczywiste, że nie czytają treści umów. No. Nie czytają po prostu, nie każdy ma tyle zacięcia, żeby to przeczytać. O właściwości sądów było to powiedziane, zakładając oczywiście, że przecież polska ustawa prawo międzynarodowe prywatne wskazuje tą właściwość. No ale z racji tego, że te umowy mogą być różne, tak? Znaczy można objąć utwór, Amerykanin może utwór objąć licencją Creative Commons polską, bo przecież może, no to tutaj to jest, wydaje mi się, ciekawe pole do zbadania, wiesz, do jakiegoś, może nie wiem, jakaś książka za 69 zł by się pojawiła, albo coś takiego. A żeby nie było tak, bo jeżeli byście Państwo tą relację, bo tak specjalnie nie energetycznie mówię, tak, żeby można było powiedzieć, że krytykował, ale tak bez entuzjazmu, zupełnie bez zaangażowania i bez przekonania, to chciałem pokazać, że owszem, no była taka sytuacja, że ja w pewnym momencie zrobiłem ten sejmowy plan budynków sejmowych w wektorze, znaczy to jest grafika wektorowa. No i najpierw w repozytorium Wikimedia Commons umieściłem to na licencji Creative Commons bodajże 2.5 Attribution. Ale w pewnym momencie sejm się zainteresował tym, stwierdził, że chętnie by wykorzystał tą na stronach sejmowych ten plan sytuacyjny sejmu i jakby chciał, żeby podpisał. No to ja stwierdziłem, no dobrze, bo tam ta licencja to strasznie długa, tam 4 dni, a samo powiedzenie, że mapa kompleks sejmowy w Warszawie, autor Piotr Wargowski, to jest jeden link, tak? A później licencja Creative Commons, Attribution i tak dalej, plus jeszcze link, no to masakra. Więc powiedziałem, a możecie to napisać dowolną rzecz? No tak, no to napiszcie public domain. No i napisałem public domain. Przy czym problem polega na tym, że stawiam tezę, że w Polsce zrzec się autorskich praw majątkowych nie można, bo nie ma do tego drogi. Można wyrzucić z zamiarem pozbycia się pierścionka z brylantem czy z diamentem. Można było się pozbyć nieruchomości, znaczy własności nieruchomości, co jest ciekawym przecinkiem do dyskusji, ale Trybunał Konstytucyjny tutaj miał swoje zdanie na ten temat i sprawa chyba jest jeszcze zawieszona. Tam był kłopot tylko, czy Skarb Państwa, czy samorząd. Ale jeżeli nieruchomość, no to dlaczego nie autorskie prawa majątkowe? Dlaczego? Dlatego, że wygasałem co do zasady 70 lat po śmierci twórcy. Więc nie można się zrzec. Nie można się zrzec. Nie ma drogi też w polskiej ustawie. Więc ja sobie taką prowokację pozwoliłem zrobić, mianowicie jeżeli byście Państwo kiedyś rozmawiali w Sejmie na temat autorskich praw majątkowych, to możecie powiedzieć posłom, że na witrynie Sejmu zaistniała taki twór, który jest dany jako public domain. Jako public domain, czyli nieskutecznie zrzekłem się autorskich praw majątkowych do tego
planu sytuacyjnego Sejmu. Tam są też zaznaczone wszystkie drogi wejścia i wyjścia z Sejmu. Może się też Państwu to przydać. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Musiałem pokazać moje karteczki. Mili Państwo, zapraszam na przerwę kawową, która potrwa. Są dwa, aż widzę. To w takim razie zapraszam. Czy mnie tyle chciał zadać pytanie, co skomentować, zaznaczając były z pozycji nieprawniczych, więc do większości uwag nie umiem się kompetentnie odnieść. I chciałem tak zupełnie szczerze powiedzieć, wydaje mi się, że bardzo Ci dziękuję za tą krytykę, jest ona bardzo cenna i to jest to, czego więcej potrzeba i gdybyśmy jeszcze mogli zebrać kilka takich krytyk jak Twoja czy Szeryba, która się pojawia na konferencji, to nasza publiczna dyskusja nad wersją 3.0 byłaby rewelacyjna. Myślę, że problem wewnętrznej niekompatybilności tego systemu jest gigantycznym problemem, do którego CC bardzo mało się odniosło. Ja słyszałem głosy z innych krajów, że zdaniem niektórych koordynatorów, gdyby się za to brać teraz, lepiej już było pomyśleć o jednej licencji, powiedzmy na wzór GPL, co pewnie by zrodziło swój własny zestaw problemów oczywiście. Myślę, że wielkim problemem jest też i to mnoży te licencje, jest ten fakt, że wersje się automatycznie, nie wiem jak to powiedzieć, upgrade'ują, prawda? To znaczy, że nie jest tak, że z pojawieniem się 3.0 zniknie te 90 milionów minimum miejsc, gdzie ktoś napisał, że używa innej licencji. I to oczywiście może w perspektywie 100 lat się to nie będzie problem, choć wtedy już pewnie będzie wersja, nie wiem, 20.0, prawda? To jest jedna sprawa. Gdzieś. To jeszcze powiem. No i ja mam takie właściwie retoryczne pytanie, choć może masz na nie odpowiedź, bo zgadzam się, że jest jakiś taki problem z niedopracowaniem licencji, które w oczywisty sposób są taką work in progress, ale jak w świecie internetu się mówi wersja beta najlepiej zawsze, prawda? Jak nie wiem, Flickr albo tysiąc innych serwisów, albo już Gamma czasem wersja. No i problem jedyny jest taki, że w międzyczasie są te licencje wykorzystywane, prawda? Bo są prawnicy znów w Creative Commons, którzy traktują te licencje jako taki bardzo ciekawą zagadkę prawną, łamigłówkę, fascynujące problemy, rodzina na przykład właśnie dopasowanie wersji i tak dalej, tylko zapominam, że w międzyczasie to jest używane i rzeczywiście się radzi masą odkryci. Ja się wtedy zaczynam zastanawiać, czy lepszy byłby świat bez licencji. No bo zgadzam się, że ludzie nie czytają licencji, że są niedoinformowani, że to powoduje rzeczywiście, można by powiedzieć, może równie duży chaos jak przejrzystość, prawda? Ja staram się w swojej prezentacji pokazać, że ta licencja odnosi skutek na jakimś zupełnie nieprawnym poziomie, dlatego mnie jako nieprawnika jestem całkiem tutaj kątem. Ale zastanawiam się, no bo alternatywa jest jednak taka, że gdyby ludzie nie oznaczali utworów, no ja wierzę, że jesteśmy gdzieś w tym wypośrodkowaniu, no to wysiłek ciężkości całkowicie położył się na nieprzestrzeganiu prawa z pomocą technologii. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Są ludzie, którzy już głoszą tezę post-copyright society, prawda, i mówią, że tak naprawdę liczą się możliwości technologiczne, jakieś formuły typu wynagradzania dobrowolnego twórców przez użytkowników, wspomnięcie wszelkich mechanizmów prawnych. Tak dalej. To jest jakoś takie pytanie retoryczne. I jeszcze chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, mówię, że projekt CC0 jest chyba próbą zrobienia rzeczy trochę inaczej. Jest to projekt, który tobie by się przydał, gdybyś, rozumiem, nie mieszkał w Polsce i mógł się zrzec, to byś może akurat ten narzędzie Creative Commons wykorzystał. I tam na przykład nie będą powstawać wersje lokalne. Tego się najbardziej obawiam, tego CC0. Czy właśnie kiedy powiedziałeś, że być może świat bez licencji byłby lepszy, to ja sobie z kolei w głowie zrobiłem taką projekcję tego CC0, że świat bez CC0 waszego byłby lepszy tam, gdzie jeżeli autorskie prawa nie przysługują, to opatrzywanie tego stemplem CC0, czyli dodatkową formą, stworzy następną barierę, czy następną zaporę, bo jeżeli ktoś będzie wiedział, że autorskie prawa nie przysługują, ale nie zobaczy stempla CC0, to będzie myślał, że być może jednak istnieją. A przykłady z Polski, ostatnia dyskusja, banknoty. Wizerunek banknotów.
Jest dyskusja, na przykład Bank Polski twierdzi, że autorskie prawa majątkowe do banknotów przysługują bankowi. Bilet Narodowego Banku Polskiego jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ja się nie opieram, że to musi być CC0, ale nie chciałbyś, żeby była przejrzysta warstwa informowania, które dokładnie materiały, dokumenty urzędowe są pozbawione prawa autorskich. Uważam, że to powinno zostać załatwione w ten sposób, że ustawa o dostępie do informacji publicznej powinna zobligowywać, a dzisiaj tak nie jest, do publikowania, no najfajniej było tą drogą elektroniczną, właśnie tego nie ma. Czyli jest kilka możliwości wyłożenia dzisiaj dokumentów do zapewnienia informacji publicznej. Ale gdyby była taka, żebyśmy stwarzali, zapomnielibyśmy na chwilę o tym biletnie informacji publicznej, który wadliwie działa, tak? I stworzylibyśmy jeden system, spójny system udostępniania informacji drogą elektroniczną i każdy, łącznie z organizacjami zarządzania, o których dzisiaj była mowa, żeby być transparentny. Gdyby tam udostępniał informacje spraw publicznych, tak? No to udostępnienie drogą elektroniczną w taki sposób, że nie można tego objąć techniczną metodą zabezpieczenia przed kopiowaniem, dostarcza nam to, czego o co walczymy, czyli dostęp do dóbr kultury. No może być problem tylko z trudnym wykorzystaniem dyrektywy o ponownym wykorzystaniu akurat informacji z sektora publicznego, ale utwory są swoistą informacją, tylko sformalizowaną, tak? To swoisty rodzaj informacji. No i mamy oczywiście przepisy prawa autorskiego akurat, które mówią, że dokumenty urzędowe nie są przedmiotem w ogóle prawa autorskiego, tak? Nie są przedmiotem, w związku z tym nie podlegają ochronie. Trochę się też o tym zapomina. W związku z tym to CC0 uważam raczej za pewne zagrożenie w tej bitwie, którą ja staram się toczyć, mianowicie w której staram się przekonywać rząd polski, że jak się wkurzę, to zrobię spójny portal administracji rządowej u siebie na serwerze, tam gdzie jest wali.pl i będę czerpał na zasadach RSS-ów czy innych wszystkie informacje z wszystkich serwisów rządowych, jakie są, pokazując być może właśnie w ten sposób, że jeden człowiek dysponujący budżetem państwa może zrobić coś, co się nie udaje kilkunastu ministerstwom dysponującym. No to się da zrobić przecież. Tak? Czy nie jest także trochę tak, że poprzez że CC0... Czy nie jest trochę tak, że CC0 tutaj jako wchodzi w kompetencje państwa, to znaczy po prostu są rzeczy, które po prostu powinno robić państwo i organizacja pozarządowa, choćby najszlachetniejsza, nie może w pewnych rzeczach państwa wyręczać, dlatego że to rodzi sytuację patologiczną. W jakich rzeczach by wyręczała? Znaczy, jeżeli mamy sytuację, że są utwory, które nie są objęte, tak, z definicji nie są objęte prawem autorskim, tak? Znaczy to jest domena państwa, żeby państwo by dostało narzędzie, żeby je oznakować, bo na razie to jest sytuacja, ale to jest także sytuacja patologiczna, bo to narzędzie nie byłoby pod kontrolą państwa, tak? Tylko pod kontrolą jakiejś organizacji trzeciosektorowej. Też zwracam państwu uwagę, że na przykład wyroki Trybunału Sprawiedliwości mają klauzulę w Europie, mają klauzulę prawa autorskie. Tak samo ostatnio doktor Wielowski zwrócił mi uwagę, że powoływanie się na Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, tam też jest klauzula prawna autorska, co uważam za generalny skandal i nieskuteczną taką klauzulę, ponieważ na podstawie artykułu 4 to są dokumenty urzędowe, które nie są przedmiotem prawa autorskiego w Polsce. A żeby nie zostawiać tutaj, no, ja naprawdę starałem się tak chromo, kulawie krytykować krytyką. Dostałem sygnał, że jestem postrzegany jako człowiek, który jest zwolennikiem otwartości. Zwracam państwu uwagę, że w moim serwisie w stopce jest klauzula wyłączająca przedruk na podstawie artykułu 25 ustawy. Tak? Bo mogę wyłączyć, więc wyłączyłem. Ale 300 zdjęć Sejmu Wikimedia Commons jest jako public domain nieskutecznie uwolniony przeze mnie.